keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep on. Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Muszę wyczyścić sobie okulary, bo nie zdążyłam w domu. A wiecie, będę kierować, tak? Dobrze by było coś widzieć. Jadę dzisiaj sama. Jak fotel rozłożony. Jadę dzisiaj sama. O, nie ma paliwa. Jak zawsze, tak? Na mnie trafia. Jadę dzisiaj do... Muszę załatwić sprawy w banku. Zajdziemy do Lidla po małe zakupy i co jeszcze? I może zajdziemy do charity shopu. Zobaczymy. Ja będę miała czas, bo w sumie prawie dzisiaj wcześniej zaczyna pracę. Także jest godzina 9:26, a musimy wrócić no, na 12. 10, 11, 2 i pół godziny? Tak! Nie, 2 godziny. No właśnie, także jedziemy. Już nie wiem, pas trzeci raz chcę zapiąć. Także tak, to jedziemy. Ja wyłączam i do zobaczenia później. Dojechałam. Idę zapłacić za parking. Na godzinę tu zostawimy. Zaparkowałam koło Tesco, wiecie, bo tutaj będzie najwygodniej. Tylko przejdę przez ten sklep i będę w... Pójdziemy do banku najpierw. Najważniejsze, żeby załatwić. 50 centów kosztuje parking tu na godzinę. Powinno nam starczyć. Poczekaj, 30, 40... A nie, to 40, 50. Także o, tak. Myślicie, że starczy na godzinę? Powinno, bo tu później pójdę do sklepu i wrócę i pojadę 10 dni, nie? Dobra. Idziemy, torby zostawiam, poczekajcie, klucz. Drive a faster car. Lay my
my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Okej, okay. Mamy godzinę, słuchajcie. 10:50. A bilet miałam zapłacony do 10:51. Także akurat jadę do Lidla, zatankuję najpierw, może trochę jadę do Lidla i zobaczymy, czy będziemy mieli czas jeszcze gdzieś zajść, ale kupiłam jedne buty, pokażę wam w domu, także lecimy. Lidl załatwiony, jem suchą bułkę, jest 11:26. No, powinnam już jechać do domu. Jest tutaj jeden sklep. Inny, ale nie, już zostawimy. Pojadę do domu, bo Gabie musi iść do pracy. Chociaż tutaj już beretem dosłownie jest. Nie wiem, zobaczę. Może zakręcę, może nie, nie wiem. Na 10 minut, nie? Nakroszyłam wszędzie, o Boże. Okej, okay. Jestem w domku, wróciłam. Pokażę wam szybki taki haul z siaty. Jedną i drugą jeszcze mam siatę, ale zaraz przyniosę z góry. Tutaj o, takie smakołyki dla dziewczynki, proszę bardzo. Tutaj ona ze mną stoi, zobaczcie. I jeszcze jedny masz, proszę bardzo. Bułkę, bagietkę taką długą. O, i jeszcze takie wzięłam, bo ja mam dwóch do jedzenia. I to mój chlebek. Proszę, mężu, dla ciebie. Pomarańcze, jogurty, dla mascarpone do tortu ja robię, będziemy zaraz mieli drugie urodziny synka, także, bo mieliśmy już córki, takie burgery z tego, wiecie co, z indyka, dwie paczki wzięłam. Poczekaj, pomidory, chcesz pomidorka? Frytki takie mrożone. Dwie paczki mięsa mielonego wołowego. Jedna duża paczka taka kurczaka piersi. Dwie paczki taki mrożony piersi. Nuggetsy chciałam wziąć, ale nie było. I tu dwie pizze wegańskie, słuchajcie. Skład mają. Dla mnie dobry, jakby nie ma tych alergenów, co ja nie mogę jeść, także super. Da, tak mi się chciało pizzy, byłam zaskoczona, myślę, kurczę, sprawdzę. Zazwyczaj, wiecie, soję czy coś mają, ale tu super, o proszę, mała. Będziesz jadła? Tak? Może spróbujesz od mamy. I co tu jeszcze mamy? I mamy tu taką szynkę normalną na kanapki i takie salami wzięłam. O. Dobrze, i teraz druga torba. Zobaczcie, jak moje ślicznie wyglądam, tak? W sukieneczce. O, idzie pomagać. Dobra, druga torba. Tak, truskaweczki. Lubisz? Zjesz truskawki? Trzeba będzie umyć. Sałatę taką wzięłam.
Dużo liści ma, zobacz, jaka piękna. Co tu jeszcze? Ja mnie na awokado dawno nie było. Dam jej spróbować, ale chyba kiedyś pluła. To są patyczki do uszu. Wziąłam takie 4 puszki, tak? Pomidorków takich do sosu, czy do zupy, czy do czegoś. Melon. Taki kantalupy, tak? O Boże, chyba chleb się zgniótł. No nie, taki zwyklejszy, troszkę mieszany, taki ciemny z jasnym. To dla chłopaków. Jeden makaronik, proszę bardzo. 2 paczki takich malutkich ziemniaków. Baby potatoes. Tu takie, o, pomidorki. To organiczne by były. O Jezu, coś spadło. Leci awokado na głowę nam. Banany. O. I następne banany. U nas dużo bananów, bo ja zamiast jajka, wiecie, jak piekę, na przykład placki robię, to stosuję. Tu mamy do kąpania, to dla dzieci, to dla Santiago, w sumie dla, na bąbelki, na piany, wiecie. Cebulka. O, wziąłem na przekąskę takie orzechy. Kasiu i co? Kręgel, to żurawina. Poczekaj, mało chcę kamerę zabrać. 2 paczki spaghetti tej makaronu. Maszun. 1 sos taki gotowy wzięłam. I co tu mamy? Ogórek. Poczekaj, brokuł. 1 brokuł, dawno nie było. I nie było naszego ryżu basmati, tylko taki. I zaraz wam powiem, ile zapłaciliśmy. I zapłaciłam, zobaczcie, 83,53. Do tego jeszcze wzięłam 2 duże wody, takie 5-litrowe. O, z tych wszystkich zakupów, także no, tak to. Dobra, wszystko pochowane. Fajnie, i tylko jeszcze lunchu nie zjadłam. Chcę wam pokazać irlandzką pogodę. Przed chwilą dosłownie lało, świata nie było widać, padał, wiało niesamowicie, a teraz zobaczcie, co się dzieje. Także zobaczcie, niebo po lewej jest, już się przejaśnia, a tu jeszcze... Ale pięknie to wygląda w ogóle, tak nie? A tu zobaczcie, o. Także tak u nas z tą pogodą jest dzień w dzień. A teraz wam pokażę, co upolowałam dzisiaj na Charity Shops w Lumpeksach. Zobaczcie, buty. Takie, no, psasie, beżowe. Potrzebne mi są buty po prostu dosłownie na godzinę, na chrzest, do kościoła. Wiecie, założę sukienkę, no i... A nie mam butów. Nie mam butów na obcasie, mam chyba tylko czarne mi zostały, ale czarne mi nie pasują. I szukam czegoś właśnie takiego neutralnego. I słuchajcie, no to nie są jakieś dobrej jakości buty, bo to są z Dunsa, także tam one jakieś ogromnie dużo nie kosztowały. To jest rozmiar 41, 7. Słuchajcie, mierzyłam na taką cienką skarpetkę, to pasuje. Jakieś wygodne bardzo nie są, bo tu widzicie, mają takie cienkie dosyć podeszwę. Ale... Jak na godzinę, to chyba dam radę, co? Jak myślicie? Nie wiem, ewentualnie wiecie co, bym mogła sobie tutaj jeszcze dokupić taką wkładki, są nie takie, wiecie, żeby było trochę to wygodniej jakby. Ale nie wiem, myślę, że będę to dobrze, zaraz ja sobie tu dobrze tak umyję. O, tak. Umyję i zdezynfekuję i mam nadzieję, że będzie spoko, zapłaciłam za nie 5 euro. Wiecie, ja bym mogła zainwestować sobie w buty, ale słuchajcie, ja nie noszę takich butów, nie mam, nie idę na wesele, bo gdybym szła na wesele, to bym sobie może szukała, wiecie, czegoś takiego porządnego. Ale że to ma być tylko na godzinę, to w sumie jak na razie, szkoda mi pieniędzy, a to może akurat przejdzie. I w drugim lumpeksie na chwilę zajechałam. Zobaczcie, to jest taka bluzka z Zary. Rozmiar, jaka to jest, jaki to rozmiar? Eska, nawet nie pamiętam. Słuchajcie, była, aha, najpierw 2, a później na euro przeceniona była, także ja ją wzięłam za 1 euro. To jest kolor fioletowy, nie wiem, czy kamera nie przekłamuje. To jest taki kolor fioletowy, którego ja szukam cały czas. To jest mój taki wow kolor. Widzicie, ta bluzka ma takie fale, jakby to powiedzieć. Zaraz przymierzę wam i po prostu pokażę na sobie. No i zobaczcie tą bluzeczkę. Kolor jest fajny, tylko wiecie co, nie wiem, jeszcze wolałabym na przykład, żeby ona nie miała tych fal, nie? Ale zobaczę, czy tu coś można, tak myślę, żeby było fajniej. Ale może być. Nie wsadziłam na razie w spodnie, ale zobaczcie tak, zobaczcie jak wsadzę w spodnie. Chodź do mamusi. Chodź.
Mała mi płacze, bo już Gabi poszedł do pracy, a ja chcę wam jeszcze to za szybko pokazać. Co myślicie? Może być, nie? Ona ma taki, zobaczcie, długi zamek. O, na plecach. Za 1 euro można się prześmigać po kilka razy, nie? Materiał jest dosyć fajny, słuchajcie. No nie wiem, nie wiem jak to wygląda. Chyba jest ok, co? Tak na lato. Fajnie, ten kolor by pasował, wiecie co, do beżu też, nie? Czy nawet, o, spodenki beżowe, o, mam takie piękne. Idealnie, o. Jeszcze co wam chciałam tutaj pokazać, słuchajcie, zaszłam do Bootsa i kupiłam sobie SPF na twarz, 50. Wiecie, mam w kremach, w make-upie, ale jak idziemy na te wakacje, to tam będzie, wiecie, bardzo dużo słońca, także o. Gdzieś ktoś na Instagramie polecał, ale nie jestem pewna. Z Garniera, wiem, że z Garniera, ale nie jestem pewna, czy to było to, no ale zobaczymy. I tu ostatnio sobie zamówiłam to przez internet. To w Bootsie, a to przez internet. Słuchajcie, zobaczcie, jaki wielki, wielka butelka. To jest 700 ml chyba, tak? Tak, 700, zobaczcie, i 5,50 zapłaciłam, także nie wiem. Dzisiaj w Bootsie widziałam te małe 400 za 3,70 czy coś takiego, także nie wiem, może spoko zna. I tu jeszcze to było najważniejsze, które zamawiałam, to też właśnie z tej apteki, z Dermalogica Pregnance, to taki olej do zmywania makijażu, jakby w pierwszym kroku, a później drugi krok macie żel, czy tam mleczko, nie, cokolwiek używacie. Bardzo, bardzo dobre, ja pamiętam, kiedyś używałam i teraz też... Postanowiłam zamówić. Dobrze, kochani, myślę, że ten vlog to już jest wystarczająco długi. Przeszliśmy do łóżka, może pójdziemy spać, tak? Zobaczymy, ma taka mała, taka trochę senna jest, także mogłaby zasnąć, a ja sobie nie wiem co zrobię. Odpocznę, chyba zjem po prostu. I tyle. Fajny taki dzień, słuchajcie. Dzień dla mamy. Wczoraj Gabi sam pojechał i miał swój kilka godzin. Wiecie, dwie godziny, dwie i pół godziny. Och. Co mnie tu szapie, że wchodzi do kamery. I... A dzisiaj ja. Fajnie, dobrze samemu wyjść, wiecie, mieliśmy razem jechać, ale mówi później, on sama jedzie. No i co chcesz? No, także tyle. O, skacze mi tutaj. Co to jest? Co to jest, nie? Myszko moja, idź spać, idziemy spać. No, także dziękuję wam za oglądanie, kochani, i do następnego. Pa! Keep on telling lies. That is how we stay alive.